Jeszcze całkiem niedawno było to zajęcie raczej niszowe, ale z biegiem lat zyskuje na popularności i zaczyna trafiać nawet pod miejskie strzechy. To dlatego po pierwszym i drugim kursie dla początkujących Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa Nasze Pszczoły ruszyło niedawno z kolejnym. Staramy się nadążyć za potrzebami, za sygnałami od młodych osób, które chcą się zająć pszczołami. Są odważne, nie boją się. No i jest zapotrzebowanie środowiska na tego typu zajęcia. Generalnie chodzi nam o to, żeby zainteresować osoby, które chcą postawić pasiekę, żeby dostali podstawowy pakiet wiedzy i potem w sezonie mogli stanąć przy ulu i uczyć się dalej, kontynuować swoją już praktyczną wiedzę. Poznanie pszczelarskiego elementarza możliwe jest oczywiście już w trakcie kursu. Trwa 42 godziny, ale tak jak poprzednie edycje, tak i ten wypełniony jest także w drugiej części warsztatami. Praktycznymi elementami, które każdy pszczelarz, każdy kandydat na pszczelarza powinien posiąść, żeby później w trakcie sezonu móc samodzielnie przygotować ramkę, dobrze wkleić węża, aby pszczoły nie traciły zbyt wiele czasu na to, żeby przystosować się do tego środowiska, które przygotuje ten opiekun. Rozpiętość wiekowa uczestników legionowskiego kursu dowodzi, że pszczelarstwo to hobby dla każdego. Jego najmłodszy adept liczy sobie bowiem 12, zaś najstarszy 78 lat. Każdego do pracowitych owadów ciągnie zapewne coś innego. Poznanie tego upadku, jak giną pszczoły, jak jest coraz mniej zapyleń. Tracimy tak naprawdę dużo owoców, drzew, tego wszystkiego. Owoce są coraz mniejsze, plony coraz mniejsze. I po rozmowie właśnie na temat właśnie pszczół sam podjąłem taką decyzję ochronę, a sam mieszkam w lesie, nie? Tak jak w każdym innym, powiedzmy, zawodzie, człowiek się dokształca, bo musimy wziąć pod uwagę jedno, nie możemy zająć się czymś i robić krzywdę, bo to jest zwierzę, to jest żyjąca mała pszczółka, czy to, i chodzi o to, żeby nie zrobić temu krzywdy, trzeba poznać te choroby, tak jak my chodzimy do lekarza, no one niestety nie pójdą, tak? Te oraz inne problemy pszczół omówił na inauguracyjnym wykładzie w ratuszu gość z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jerzy Demetr, jaki paleolog, przygotował dla kursantów solidną porcję pożywnej jak miód wiedzy. Na początku się dowiedzą w ogóle o roli pszczół, bo pszczoła jest uważana za czwarte albo piąte zwierzę gospodarcze świata, więc mało kto sobie zdaje z tego sprawę i to nie jest tylko zapylanie i produkty, ale wiele innych rzeczy, więc to się dowiedzą na początek, a potem parę godzin będą mieli kurs biologii pszczoły, czyli jak pszczoły żyją, jak się odżywiają, jak jest rodzina zorganizowana, no bo żeby potem ruszyć z wiedzą, jak je obsługiwać, jak je hodować, jak je leczyć, jak działają choroby, no to trzeba poznać biologię, czyli trzeba poznać stan prawidłowy, aby potem mówić o manipulacjach albo o stanach patologicznych. Nie jest tajemnicą, że we współczesnym świecie pszczoły wiodą ciężki żywot, a co gorsze, trudno mieć nadzieję, że coś zmieni się dla nich na lepsze. Jest im źle, dlatego że po pierwsze my gospodarujemy globalnie, więc w Polsce wszystkie główne choroby pszczół to nie są nasze rodzimy choroby, one przybyły z Azji, więc pszczoły nie mają na to odporności. Poza tym no, pszczoły jakieś 12 tysięcy lat, czyli od ostatniego zlodowacenia, kiedy one ustąpiło i przybyły, no, żyły w dzikiej, pięknej przyrodzie. Teraz trudno określić, że coś takiego mamy, więc wszelkiego rodzaju skażenia, ale też zubożenie szaty roślinnej. No, jeżeli pszczoły wywieziemy na przykład na plantację rzepaku, to mamy dobry rzepakowy miód, ale one w skali życia pszczoły 1/3 swojego życia jedzą jeden pokarm, no to tak jak my byśmy 20 lat jedli jeden pokarm. Więc jest bardzo dużo zagrożeń, które można ogólnie określić mianem cywilizacyjnych. One zresztą też i na człowieku swoje piętno odciskają. Co ciekawe, powszechna chemizacja rolnictwa sprawiła, że pszczoły poszły śladem wielu mieszkańców wsi i przy pomocy zakładających pasieki pszczelarzy zaczęły migrować do miast, bo wbrew pozorom często łatwiej im tam robić to, do czego stworzyła je natura. A znowu ludzie dużo właśnie sadzą kwiatów na balkonach, tego wszystkiego i pożytek jest dla tych właśnie pszczółek jest bardzo dobry. A przede wszystkim, mając taką małą, fajną pasję, co możemy? Może zyskujemy tylko zdrowie. A ono, jak wiadomo, jest bezcenne. Najpierw jednak trzeba w nową pasję zainwestować. Na szczęście wcale nie tak wiele, a dzięki pomocy organizującego kurs stowarzyszenia, niekoniecznie od razu. Zakup rodziny pszczelej z ulem to jest około 1000 zł. Do tego trzeba kupić podstawowy sprzęt pszczelarski, kwestia no,
500 zł. No i potem jeszcze dochodzi kupno miodarki ewentualnie, tego podstawowego sprzętu, poprzez który my uzyskujemy ten miód. No i tutaj mamy też propozycję dla członków stowarzyszenia już i zachęcamy do wstąpienia. Posiadamy taki domek razem z miodarką i z podstawowymi narzędziami w naszym obiekcie, jak to nazywamy, pod lasem w Chotomowie. Mamy ogród miododajny, pasiekę edukacyjno-szkoleniową, hotel dla pszczół i także obiekt, gdzie przechowujemy właśnie te narzędzia i koledzy, koleżanki mogą z nich skorzystać w dowolnym czasie. Ponad połowa absolwentów dwóch poprzednich kursów pszczelarskich założyła już własne pasieki. Taki zamiar deklaruje też większość uczestników tego aktualnego. Wygląda więc na to, że w regionowie i powiecie pracy robotnicom nie zabraknie.